Jesteśmy ponownie przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji we Freiburgu. To jest najważniejsza jednostka tutaj w mieście. I tutaj właśnie przedwczoraj spotkałem się z Maksymilianem Gruberem. To kryminal Oberkommandant, który jednocześnie odpowiedzialny jest za kontakty z prasą. Ja go pytałem, dlaczego polski student przebywa w areszcie, a zleceniodawca, organizator całego przestępstwa wyłudzenia wielu tysięcy euro od starszych osób tutaj we Freiburgu jest wolny. Zadaliśmy szczegółowe pytania, jeśli chodzi o współpracę policji z prokuraturą. Do dzisiaj żadnych odpowiedzi nie otrzymaliśmy, nawet jeśli chodzi o podanie sygnatury czy nazwiska osoby, która zajmuje się w prokuraturze tą sprawą. Tutaj widzimy, pan policjant wyszedł. I'm making report about the case. I have spoken the day before yesterday with Maximilian Gruber, the spokesman, the criminal Oberkommandant. So I'm making next report to our television, to also dedicated to German television CDF MDR. So about the case, Polish student being here in the prison. So it's normal, yeah. Okay. Thank you. Tutaj przekazałem policjantowi, który był zainteresowany tym, dlaczego realizujemy ten reportaż. A dlatego realizujemy, bo nie mamy odpowiedzi na podstawowe pytania. Wydaje się, że w Unii Europejskiej standardem powinno być to, że rzecznik prasowy udziela odpowiedzi na pytania, które są zadane, o procedury, o przestrzeganie prawa europejskiego, o przestrzeganie prawa niemieckiego. O to, czy sukcesem dla policji niemieckiej jest schwytanie studenta i, jak się okazuje, jeszcze dwóch mężczyzn, jeden ma 60 lat, drugi ma 50 lat, chcieli sobie dorobić, stawka 150 euro dziennie plus 50 euro za hotel wydawała się bardzo atrakcyjna, natomiast zrezygnowali z pracy, bo poczuli, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o usługi, które świadczą. Dzisiaj siedzą w trójkę tutaj w więzieniu we Freiburgu i pojawia się pytanie, czy to jest miarą sukcesu schwytanie tych osób, które były, dostarczały z odkrytą twarzą przesyłki pieniężne, nie mając być może świadomości tego, że uczestniczą w przestępstwie. Dlatego pytanie, czy w areszcie powinni być, czy nie powinna być zastosowana kaucja, czy inne środki wolnościowe, by doprowadzić do ujęcia faktycznego sprawcy wyłudzenia i ukarania go z całą surowością prawa, czyli kilka lat więzienia plus konieczność zwrotu. Tutaj mamy informację z dnia dzisiejszego, że już dwie osoby, dwóch Polaków zostało skazanych za podobne przestępstwa tutaj w Niemczech na kary powyżej dwóch lat więzienia. Więc pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy tak powinien wyglądać wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o tego typu wrabianie poprzez ogłoszenia, obiecywanie pracy w charakterze kuriera i pędzanie w kłopoty rodziny tych osób, które są w tej chwili tutaj za kratami, to są wstrząśnięte, nie mają kontaktu z bliskimi, bo te osoby nie mogą wykonywać telefonów, otrzymują tylko bardzo neutralne listy bez szczegółów, bo po prostu nie mogą z aresztu ci Polacy pisać o tym, co tak naprawdę chcieliby przekazać. Wstrząsająca sytuacja, mamy Unię Europejską, mamy rzekomo równość prawa. Wciąż czekamy na stanowisko policji niemieckiej, na odpowiedź od kryminal Oberkommandanta Maxa Grubera na zadane pytania i mamy nadzieję, że policja będzie chciała zmierzyć się z pytaniami, jeśli chodzi o zasadność i praworządność na terenie Niemiec. Będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się w tej sprawie. Będziemy interweniować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, najprawdopodobniej również w Ministerstwie Sprawiedliwości w Polsce. Będziemy interweniować w ambasadzie polskiej w Berlinie i będziemy również przekazywać dalsze informacje na temat sytuacji, która wiążą się ze wsparciem tych rodzin, które pozostały bez swoich bliskich, tylko dlatego, że oni chcieli sobie dorobić. Robert Rewiński, Freiburg. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.